Witajcie! Dzisiaj nietypowa gra, bo dzisiaj zagram Shenem, przy czym to nie będzie ani jungler, ani solo top, to będzie support. Tak, Shen sobie jak najbardziej dobrze radzi jako support, szczególnie myślę, że teraz przy itemkach nowych na supporty poradzi sobie tym lepiej. Zresztą macie właśnie jeden starożytna moneta, fajna regeneracja plus odrobinka złota dla mnie. Cóż, zobaczymy. Play safe. Pewnie, że będziemy grać play safe. No. Powiem wam tak, co do junglerów, bo może akurat teraz akurat Warwick zaczynamy. Tarczę złą, hehe. Podobają mi się te nowe specjalizacje. Myślę, że zdynamizują grę i zwiększą to znaczenie tanków troszeczkę, bo tankom bardzo jakby przyjemne rzeczy dają te nowe specjalizacje. Natomiast wracając do junglerów, uważam, że nastąpi teraz renesans jungle ifci, jungle... Zresztą akurat ostatnio widzieliście u mnie Jungle Evelyn. Renesans tego Rengara. Renesans wszystkich tych, którzy mają możliwość... takiej pułapki. Możliwość jakby znikania. I jakby właśnie wysakiwania z ukrycia przy pomocy różnych różnych opcji niewidzialności. To po prostu te totemy, które zostały dodane, będą myślę bardzo wpływały na początkową grę junglerów. Po prostu ją utrudniały. Bo wiadomo, trudniejsze ganki równa się cięższe życie dla junglera. Więc zobaczymy, jak to będzie. No. Tych itemów na nowych supportów jest kilka. Każdy będzie dobry dla kogo innego. Ja je też oczywiście w tym momencie dopiero wypróbowuję. Bo ciężko by było, żebym zaledwie tam 2 czy 3 dni po wprowadzeniu ich jakby je wszystkie znał i to od podszewki. Natomiast wypróbowałem ten item i wypróbowałem jeszcze ten, ostrze złodziejki czarów. Bardzo fajny item na Sonę, w szczególności na Sorakę. Metallica myślę, że też się nada. Fajne. W poprzednim sezonie bardzo mi się nie podobały te zmiany, które zostały przez Riot wprowadzone. W tym mi się podobają bardzo. No ale cóż, trzeba się z tego cieszyć, prawda? Jeżeli rozwijają się w dobrym kierunku, to znaczy, że jest dobry. Czym jednocześnie próbują tą rozgrywkę zrobić bardziej taką wymagającą. Właśnie poprzez między innymi te talizmany. Ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak to się sprawdzi tak naprawdę w trakcie gry. Natomiast pomysł jest fajny i myślę, że wart rozważenia jako wprowadzenie go na stałe, bo teraz to myślę, że to jest tylko wersja beta, że tak powiem, wersja początkowa. Riot chce popatrzeć po prostu jak ta jakby opcja się sprawdza, jak to wygląda.
No, ale natomiast złoto, jak widzicie, ma mówi te 5 milionów. No, naprawdę to nie jest duża wartość. Cześć. A dzięki temu itemkowi mam naprawdę już sporo złota. Dodatkowe 90, oczywiście te nowe specjalizacje też swoje robią. Fajnie. Fajnie, jako support będziemy mieć więcej golda. Nowe itemy na supporta też wprowadzą jakby dodatkowe możliwości grania tymi postaciami. No, a natomiast zmiany w sposobie grania w dżungli zamierzam Wam pokazać w najbliższym czasie. Ta gra akurat miała być, ja miałem być w dżungli, chciałem nawet Rengarem zagrać, żeby właśnie pokazać, na czym będzie polegała ta przewaga Rengara. To jest ten jego ult, ale no, nie wyszło. Wiadomo, no, tak to bywa na rankedach. Ale to kwestia czasu. Kwestia czasu, myślę, że jutro, pojutrze, no, w każdym razie niedługo się ta taka gra pojawi. Będziecie sobie mogli spokojnie obejrzeć, o czym w tym momencie mówię. Dobra, myślę, że to zaraz będzie pora, żeby się cofnąć. Dobra, zbierzemy tą pułapkę. Ups. Oj. Nie, dobra, jeden za jeden. Nie jest źle. Nie, tego chwilę nie będę kupował. Kupię sobie to i kupię sobie. Gdzie to jest kryształ? Zmienił się wygląd tego kryształu i go nie mogę znaleźć. No. I w ten sposób spuszujemy topa, bo ten kazik już nic nie zrobi. Dobrze. Brawo, Trynda. Ups. Ciężko zwieść przed Darkiem. Bywa. Dobra, dokupimy buty. Drugiego Warda. I na razie chyba styknie. Jednak granie z kawą na stoliku jest bardzo przyjemne. Ups. Dobrze. Brawo, bariera.
Pięknie. Dobra, pomogę tutaj, nam idzie. Nie chcemy tego stracić. Dobrze. I wieża leży. Jest pięknie. Jest rasulcik. No, Horus wygląda. Patrz, niby ma mniej AD, a jednak wygląda, że jest lepszy. Ups. Hehe. Co mi się aż miło. Jak widzicie, no tam parę minionków sobie czasem wezmę, no bo to w sumie chyba nikomu nie szkodzi. Przynajmniej nie w tej chwili. Ale super ten item, naprawdę. W przypadku jak nie zabije stwora, a zginie obok mnie, to dostaje złoto. I to nieważne, kto go zabije. Czy inne miniony, czy mój AD Carry, nieważne. Super. Super rzecz. Dobra, stąd się chyba trzeba wycofać. Kupimy sobie mnóstwo HP. Z tego zrobimy buty i jest pięknie. Trynda sobie radzi, tutaj sobie radzą. Dobra, idzie, muszę się teleportować. Dobrze, dawać ich. No nie wyszło. Chciałem go po prostu powstrzymać, no miał troszeczkę za małe życie. Troszeczkę przestraszyła. Ups, no dobra, to chyba nie był najmądrzejszy atak. Ale nie, jak na razie ład. Dwa kile naszych za mój death. Trzy. Super, dobra. Było warto. To teraz pelerynkę, nie chwila. Z czego dostałem wrażenie? Fizyczne, 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 fizyczne. Magiczne mało, czyli jak najbardziej mogę złożyć to, co chciałem. To zmieniamy na Wardziocha. Jest pięknie.
Powiem wam, że przed tymi zmianami średnio mi się grało Shenem jako supportem. Teraz po prostu jestem pełen pozytywnych uczuć względem takiego jakby ułożenia postaci, takiej pozycji dla niego. Dobra, odpuścili sobie pogoń. Dobrze. Dobrze, Varus. Już nie żyjesz. A no dobra. Akurat nie ode mnie. No ale cóż. Dobra, zwardujemy im blue jeszcze. I będziemy niszczyć turetka. Super. Przytankowałem mu wieżę, żeby nawet nie musiał ulta odpalić. Ups. Cóż. Tak. Pelerynka jest. I za sekundkę wracam 20 sekund. Już jestem. Wybaczcie, miałem po prostu ważny telefon, nie mogłem go jakby odłożyć. Ale już wszystko jest jak najbardziej gotowe, już jestem z wami. Dobrze. Bardziej przytankowałem ten turret, że aż boli, ale dobra. Chyba, że liczy się efekt w sumie, nie? Dobra, za to stąd to zaraz trzeba już będzie spadać.
Ups. Spadamy. Tu mnie chcą gonić, a to jest niefajne. No jak widzicie, buduję go średnio na supporta, bo po prostu noszę nie stankiem, jakby na to nie spojrzeć. Tym niemniej bardzo się dobrze sprawdza po prostu jako support. A zaraz to jeszcze raz buduję, bo to jest fajne. Taka jakby nowa Shurelia. Chyba. No, zobaczcie. Po słońcu historyczka Shurelia. To jest tak naprawdę Shurelia z dodatkowymi jakby elementami bardziej supportowymi jeszcze niż bardziej wspomagającymi ten przychód Golda, jakby, nie? Minimalnie nie zdążyłem. Szkoda, bo fajnie by było, ale... Dobra. Myślę, że pora się wrócić. Nie pora się wrócić. Zaraz się wrócimy. I kill. Razem z moim system. Bardzo ładny. I wieża. Brawo. Kupimy, to można by w sumie rozwinąć. Tak, w to rozwinę. Darmowy orakl mam. Bardzo fajne są te potem. Znaczy fakt, że przy okazji jakby to, że one są tak rozbudowane, to po prostu zniknął orakl. No to i stąd myślę, że ta gra będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Teraz już zagrałem jakby trzy gry na tym nowym systemie wardów i teraz naprawdę zdarzają się prawdziwe World Wars, że tak powiem. Co jest bardzo fajne. Dobra, to zamienimy sobie miejsca, jakoś, nie wiem, dwójkę mi się jakoś przyjemniej klika. Dobra, masz gin. Pięknie. Mnóstwo golda daje to po prostu. Super. Ten przychód z minionów, których nie zabijemy, jest genialny. Nie, dobra, tutaj nie ma sensu walczyć, lepiej zwiać.
To by się mogło źle skończyć jednak. Powiedzmy, ich czterech w tym Akali to nie jest przyjemna rzecz. Może przeszkadzać. I powodować nieprzyjemne końce żywota. Dobra, to nic nie widać. W ogóle jeszcze jedna rzecz, a propos wardów. Bardzo podoba mi się nowy ich wygląd. Takie jakby kwiatki. Specyficzne, ale fajne. Podoba mi się. Taki jaki jest. Dobra, trenda idzie. Bywa. Dobrze. Tego i tak nie zbuduję, czyli mogę rozwinąć warda. Tutaj to. I jeszcze buty się przydadzą. Ciach. Dobra. No zaraz wygramy tą grę, bo 34 do 19 to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Super. I spuszowane. Chociaż Warus prawie nie ma AD. To jest bardzo dziwne, ale sobie radzi bardzo dobrze facet. Wroga Kaitlin, no mam się podobną wartość. Co za pogoń na platformę, jeszcze dalej. Oj. No to już niestety Shen potrafi rąbnąć. Mimo nawet kiedy nie ma jakby. Nawet kiedy nie ma itemów na obrażenia. A to nic nie poradzę, no czasem się zdarzy. Dobra, stąd to lepiej spadać. Ja tu sobie spokojnie poczekam, póki się reszta nie przyjdzie. Dobra. Żeby tak Drake'a ubić. Ej, ludzie. Możesz się przydać. Nie zwargowali to. Tutaj, co ten? Alistar nie zabije Lux, choćby nie wiem co zrobił. No ale już taki to już gościu był, że próbował.
Fuck you. Co za elokwencja. O, i nawet mój kill, miło. Dobra. No i możemy puszować aż do końca. Ale dlaczego ta wieża mnie bije? Dobra, super, wygraliśmy. Cóż, mam nadzieję, że się wam ta gra podobała. Nietypowa, no bo support trend to jednak nie jest bardzo typowa gra. Ale cóż, mam nadzieję, że było fajnie i do zobaczenia w następnej grze, w której myślę, że już zagram troszkę bardziej normalniejszą postacią, no, no normalniejszej pozycji. I pokażę może dungeon. No cóż, zobaczymy. Trzymajcie się.